Cześć, dzisiaj kilka słów na temat kolejnego urządzenia z mojej kolekcji. Tym razem jest to Kenwood THF7 Duo Bander. Przenośny oczywiście, jak widać. Jest to moim zdaniem jeden z najlepszych transceiverów, jaki kiedykolwiek powstał przenośny. Dlaczego? Ponieważ jako jeden z nielicznych, a znam dwa takie, drugi też jest z firmy Kenwood, posiada odbiornik o zakresie od 100 kHz do 1,3 GHz. No niby nic z tym dziwnego, bo leżący tutaj Yaesu też ma podobny zakres odbiorczy. Ale ten Kenwood potrafi odbierać w SSB i to jest niesamowita sprawa, że mając przy sobie tak malutkie urządzenie, tak małych gabarytów, z nadajnikiem VHF-UHF o mocy 5 W, mamy jeszcze dodatkowo w odbiorniku B receiver, odbiornik o tak szerokim zakresie i przede wszystkim o możliwości odbioru SSB. Zobaczmy, czy coś się tam dzieje. Akurat w chwili obecnej nie ma zbyt dużej propagacji. Antena jest to Nagoya 771, czyli pasmo 2,70 m, ale gdzieś tam w oddali słychać stacje niemieckojęzyczne. Oczywiście nie możemy porównywać tego odbiornika z odbiornikami czy transceiverami stacjonarnymi, ponieważ w nich znajdują się dużo lepsze filtry wejściowe, jak i filtry na pośrednich częstotliwościach. Tutaj jest to taki kompromisowy odbiór, ale jest możliwy jak najbardziej na takich antenach. Po dołączeniu anteny typu mini whip, no jest możliwość odbioru dużo więcej stacji. W przypadku gdybyśmy podłączyli zbyt długą antenę, która by w jakiś sposób mogła nam zatkać ten odbiornik, to jest tutaj możliwość też włączenia tłumika. Wtedy znaczek USB w tym przypadku mruga, czyli jest dodatkowo stłumiony. Przeszukiwanie częstotliwości odbywa się na trzy sposoby. Możemy po prostu encoderem zmieniać częstotliwość. Możemy tutaj takim joystickiem, jakby to joystick działa w dwóch kierunkach, lewo, prawo, góra, dół, jak i powiedzmy enter do różnych funkcji. Możemy też rzeczywiście włączyć skaner, no wcześniej musimy zapiąć odpowiednią blokadę szumów i też możemy skanować częstotliwość czy komórki pamięci też, bo jest to możliwe i tu oczywiście. No i widzicie, to ładnie też nam skanuje, nie musimy tutaj kręcić gałką cały czas. Dodatkowo istnieje taka funkcja szybkiego jakby przestrajania co 5 kHz na przykład. A gdy chcemy się już dokładnie dostroić, to włączamy tą funkcję w Fine i tutaj bardzo dokładnie możemy się wstroić w stację. Jak w większości przenośnych urządzeń, częstotliwość odbiorcza w modach LSB, USB nieznacznie różni się od rzeczywistej. Nie wiem, czym jest to spowodowane, ale miałem naprawdę wiele transceiverów takich przenośnych, czy odbiorników przenośnych, jak Jupiteru, czy Yaesu VR500, czy iCom R20, i w każdym z nich właśnie była delikatna różnica między tą częstotliwością, którą widzimy na wyświetlaczu, a rzeczywistą częstotliwością, na której był odbierany sygnał. Oczywiście to nam w niczym nie przeszkadza w poprawnym odbiorze. Może ewentualnie przy jakichś transferach częstotliwości z jednego urządzenia do drugiego. Zobaczmy, czy najbardziej popularna emisja FT8 gdzieś tu w tych okolicach powinna być. Chyba coś tam wyje, także też ubolewam, że to jest teraz główny sposób komunikacji krótkofalowców. Może nie krótkofalowców, ale komputera z komputerem.
Mniejsza z tym. O, jak słyszycie, też coś odbiera. Zobaczmy, może też na 7 mega uda nam się odebrać też jakieś piszczenie. Automatycznie przełączył się też w LSB, także fajnie też ma zdefiniowane przedziały częstotliwości od do. I na przykład, jeżeli już zejdziemy niżej, przełącza się w AM, jak to widać, prawda? Bo tutaj już zaczynamy odbierać radiofonię, wchodzimy w pasmo krótkofalarskie, automatycznie jesteśmy przełączeni w SSB. Więc bardzo przyjemnie to działa urządzenie. Oczywiście te bipy, jeżeli komuś przeszkadzają, to wszystko możemy powyłączać. Być może jest jeszcze za wcześnie na jakąkolwiek propagację na paśmie 7 MHz. Dodatkowo możemy sobie zapisywać do pamięci wszystkie nasze ulubione częstotliwości razem z opisem, z modem. Oczywiście, jak widać, jest już tutaj USB, kanał wywoławczy USB 2 metry. Już przełączamy się w FM, z powrotem USB. Więc bardzo fajne i przyjemne urządzenie. Możemy te kanały oczywiście też skanować. Też w bardzo prosty sposób. I też, czy jest to FM, czy jest to SSB. Zaraz tutaj będziecie widzieć, że to się zmienia AM. Wszystkie te informacje są zapisane w komórkach pamięci. W związku z tym nie musimy o tym pamiętać, przełączać i tak dalej. Oczywiście jest to urządzenie o dwóch całkowicie niezależnych odbiornikach. Odbiornik A umożliwia nam odbiór, i jest też urządzenie odblokowane, także nadawanie w pełnym zakresie od 137 do 174 MHz. Odbiornik, aha, i górne pasmo to oczywiście 410-470 MHz, a odbiornik B umożliwia nam odbiór od 100 kHz do 1,3 GHz bez przerw. A co najfajniejsze, możemy to robić równolegle, ponieważ to urządzenie posiada dwa całkowicie niezależne odbiorniki. I przykładowo możemy sobie na jednym skanować nawet częstotliwości, a na drugim, na dole, prawda, przeszukiwać sobie w poszukiwaniu jakiejś ciekawej stacji. Urządzenie dodatkowo oferuje nam wiele możliwości personalizacji. Większość funkcji jest wyrzuconych na przyciski. Każdy z przycisków pełni maksymalnie trzy funkcje. Niebieskie funkcje aktywujemy po wciśnięciu przycisku F function. Te białe są standardowo. Z boku posiadamy już wcześniej aktywowany reduk. Mamy tutaj tłumik. Mamy możliwość włączenia lampy na stałe. Robimy to z funkcją F, bo w przypadku, gdy wciśniemy bez funkcji F, to on po prostu po ustalonym w menu czasie gaśnie, jak widzicie, żeby oszczędzać baterię. Ale tak jak ktoś by go zasilał, na przykład z zewnętrznego zasilacza, sobie może na stałe załączyć lampę, żeby nam i literki, i wyświetlacz cały czas był podświetlony. PTT standardowo. Z drugiej strony znajdziemy złącze na standardowy Kenwoodowski. Może ktoś powie, że od Volksuna czy Baofenga standard. No, pierwszy był Kenwood i Chińczycy później to zmałpowali. Także dostępność mikrofonogłośników na rynku jest ogromna do tego typu urządzeń, ze względu na to, że Chińczycy upodobali sobie ten właśnie, a nie inny standard. Menu, aktywacja menu, wciskamy ten joystick, mamy 31 punktów, nie będziemy tutaj oczywiście wszystkich omawiać, dla zainteresowanych przeskoczymy przez kilka z nich. Offset częstotliwości, bardzo fajna funkcja jest i też trzeba na to uważać, bo można się czasami tutaj troszeczkę namęczyć przy programowaniu radia. Te złącze tutaj z boku jest definiowane z poziomu menu. Teraz jest ustawione jako mikrofon i głośnik, ale wchodząc w menu możemy tak, PC ustawiamy w momencie jako PC, czyli chcemy urządzenie programować, ale też producent
wyprowadził tutaj prawdopodobnie wyjście z dyskryminatora i możemy używać tutaj modemu TNC do pakiet radio czy też APRS-u. Nie musimy dyskryminatora po prostu gdzieś tam sobie dolutowywać i tak dalej. Może to też mieć zastosowanie przy dekodowaniu emisji cyfrowych typu DMR, Fusion D-Star czy tam ProVoice dzięki zastosowaniu oczywiście komputera z kartą dźwiękową i oprogramowania na przykład DSD+. Nie testowałem tego, przetestuję, zobaczymy jak to będzie działać. Ustawienia DTMF-u, kontrast, battery saver możemy sobie ustawić, jak głęboko chcemy, jak zaawansowanie chcemy oszczędzać baterię. APO, czyli funkcja, która umożliwia nam automatyczne wyłączenie transceivera po jakimś określonym czasie. Bip, jeżeli ktoś nie lubi, sobie może wyłączyć. Vox oczywiście jest wbudowany i mamy tutaj kilka parametrów, które możemy definiować. Dodatkowo, chyba już nie używany w przemiennikach, ton aktywacyjny 1750 Hz, w zależności od kraju możemy zmieniać jego częstotliwość. Urządzenie ma też wbudowaną wewnętrzną antenę na fale długie. Ja ją mam wyłączoną, kiedyś robiłem próby odbioru, chyba bardziej bruździ niż pomaga, ale to może w moim tutaj przypadku, może zbyt zaszumione środowisko było. I tutaj widzicie, można po prostu ustawić prędkość tego pakiet radio, co wcześniej wspominałem, że jest wyjście TNC, także przy prędkości 9600 bitów na sekundę wymagane jest podłączenie się bezpośrednio do dyskryminatora i podejrzewam, że właśnie w tamtym ustawieniu jesteśmy w stanie uzyskać to połączenie bezpośrednio na tym złączu tutaj mikrofono-głośnikowym. No i wąski, szeroki FM w przypadku niektórych przemienników, chociażby w sieci FM-Link w Polsce wymagamy tego wąskiego FM-u. Istnieje też możliwość dokupienia zamiast baterii koszyka na baterie AA czy też akumulatory AA i wtedy zmieniamy typ baterii po prostu w urządzeniu. Bardzo fajne urządzenie, odkręcę jeszcze antenę, żebym przez przypadkiem nie usłyszał częstotliwości, których nie mogę rzucić na YouTube. Zobaczcie, puszczę Wam, jak to sobie tutaj fajnie można po prostu skanować. Dwa niezależne odbiorniki. Prędkość skanowania zacna, może nie jest porównywalna do moich ulubionych skanerów z firmy Uniden, ale naprawdę jest to bardzo duża prędkość skanowania. Myślę, że około 20-30 kanałów na sekundę. Biorąc pod uwagę, że są to dwa całkowicie niezależne odbiorniki, to możemy tu mówić o około 60 kanałach na sekundę. Więc naprawdę świetna, przenośna maszyna. Ubolewam nad tym, że już nie produkowana. Następca też nie produkowany. Jedyna opcja, żeby zdobyć tego typu urządzenie, to jest rynek wtórny, ale uwierzcie mi, to jest praktycznie nie do dostania w chwili obecnej urządzenie. Jest tak fajne, że no ludzie nie pozbywają się tego, a jeżeli już chcą się pozbyć, to ostatnio widziałem, że ceny sięgały za taki dosyć szczochrany model powyżej 1000 zł, co wydaje mi się dużą ceną. Gabarytowo porównamy do Yaesu FT1D. Gabaryt tego Yaesu jest podobny do obecnie najnowszego modelu FT5D. Mniej więcej tak to wygląda. No jest, ten Kenwood jest bardziej kompaktowy. Przyjemniejszy. Przyjemniej leży w ręce, no jednak Yaesu jest już taki kawał kloca, szczerze mówiąc VX8 z Yaesu chyba jakoś najbardziej mi przypadła do gustu pod względem gabarytowym, no ale brakowało mi tego GPS-a, o tym będzie film innym razem. Także podsumowując, Kenwood THF7, super transceiver dwupasmowy z nadajnikiem o mocy 5 W, z niesamowitym odbiornikiem,
Porównywalnym, uwaga, z Jupiterus 7100. Posiadałem taki też kultowy skaner, odbiornik komunikacyjny i robiłem po prostu testy na tej samej antenie. Przekręcałem antenę raz do właśnie tego Kenwooda, raz do tego Jupiteru. No i powiem Wam, że sprzedałem tego Jupiteru. Nie żeby po prostu, że był gorszy. Podejrzewałem, że Kenwood powinien być gorszy, bo naprawdę w tych małych gabarytach no, powinny się znajdować dużo gorszej, może nie jakości, ale dobroci, nazwijmy to, elementy. Cewki już się takie nie zmieszczą, filtry się już takie nie zmieszczą, a jednak powiem Wam, że odbiór był bardzo, bardzo podobny na falach krótkich, bo akurat porównywałem sobie tutaj fale krótkie, bardzo podobny z tym właśnie kultowym Jupiteru. I w przypadku, gdy nie chcemy już używać dwóch odbiorników, to oczywiście się też wiąże z troszeczkę większym poborem mocy, także musimy się z tym liczyć. Co tutaj jeszcze jest taką małą niedogodnością, jeszcze coś Wam pokażę. To nie jest problem, ale zobaczcie, jak przejdę na ten na dole odbiornik, to akurat S-metr pokazuje tylko i wyłącznie moc sygnału aktywnego odbiornika, nazwijmy to. Jeżeli jesteśmy teraz na A, uruchomię przemiennik. Przejdę, widzicie, teraz na B i nie widzimy, że ten odbiornik A z jaką siłą odbiera. Także to jest taka mała niedogodność, trzeba po prostu zwracać uwagę, gdzie mamy ten trójkącik, który wskazuje akurat na aktywny odbiornik, ale jeszcze raz podkreślam, to nie jest tak jak w Baofengu czy w Auxunie, że macie dwie częstotliwości na skali, a tak naprawdę on odbiera raz jedną, raz drugą, raz jedną, raz drugą. Tu się zmieściły dwa niezależne, całkowicie niezależne odbiorniki plus dwupasmowy nadajnik w takiej małej obudowie. Tyle na dziś. Szukajcie tego urządzenia, bo naprawdę jeżeli się pojawia w dobrych cenach, to znika momentalnie, a naprawdę wszystkim krótkofalowcom polecam, czy nawet amatorom nasłuchów, ponieważ jego wymiar jest porównywalny chociażby z Yaesu VR500, a funkcjonalność jest o niebo większa. Cześć, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym filmie.